Ciao belli, ja jestem Matteo Brunetti i witajcie w Mangia Mangia. Dzisiaj zrobimy wszyscy razem słynne lasagne tradycyjne, czyli lasagne z ragu alla bolognese, ze sosem alla bolognese. Ten sos, jeżeli chcecie przepis, to znajdziecie tutaj u góry, ponieważ już wrzucałem w zeszłym tygodniu i to jest przepis na ragu dla leniwych, czyli niesamowicie prosty, nie jest potrzebne za dużo czasu, czyli ragu już będzie gotowy, natomiast cała reszta części lasagne zrobimy tu i teraz w tym przepisie, tak jak na przykład sos bechamel i cała ta przekładanka tych lasagne. Bierzmy się od razu do roboty, bo przepis jest naprawdę prosty. Pierwsze co zrobimy, to przygotować wszystkie składniki, aby potem było łatwo przekładać warstwy lasagne. I pierwszy to jest parmezan. Parmezanu nigdy nie za mało w każdym włoskim daniu i po prostu go trzę w takie wiórki. Kolejne co zrobimy, to jest słynny sos bechamela. Niektórzy mówią, że sos bechamel pochodzi z Francji, ale jak się wgłębicie w historię, no to jednak to jest włoskie. Do tego bierzemy rondelek, wrzucamy 50 g masła. Rozpuszczamy go i wrzucamy wszystkie naraz 50 g mąki. Smażymy i mieszamy całość przez około 30 sekund, maksymalnie 1 minutę i potem wlewamy wszystkie naraz 500 g mleka. Całość gotujemy i mieszamy na średnim ogniu, aż uzyskamy taką konsystencję kremową, prawie jedwabną. Gasimy od razu palnik i przyprawiamy solą, pieprzem, a jeżeli chcecie też gałką muszkatołową. Mieszam jeszcze troszeczkę, aby te przyprawy się dobrze wymieszały i to jest to, bechamel gotowy. Kolejnie co potrzebujemy, to jest słynny ragu alla bolognese, którego już przygotowałem wcześniej, przepis znajdziecie u góry, ale to jest naprawdę taki przepis dla prawdziwych leniwych, którzy nie chcą im się tyle gotować i tyle czekać na taki sos. Do mojej lasagne biorę jeszcze brytwankę, możecie mieć szerszą, dłuższą, to jest obojętne. Wrzucam do niej troszeczkę ragu i troszeczkę beszamelu i rozprowadzam te składniki, aby stworzyć taki fajny, wilgotny spód, żeby się potem na tym makaron nie przykleił i nie spalił. Kolejnie biorę płatki makaronowe i zaczynam je kłaść jedno obok drugiego, ale ważne, żeby troszeczkę były jedno na drugim, bo wtedy nasza struktura lasagne będzie się bardziej trzymała podczas krojenia. Jeżeli zauważycie, że płatki makaronowe nie przykrywają całkowicie brytwankę, no to możecie zawsze pokroić takie płatki takim energicznym ciosem w mniejsze kawałki. Jak już pierwsza warstwa została zrobiona, no to bierzemy się za kolejną, czyli kładę troszeczkę ragu, potem kładę troszeczkę beszamelu, wymieszam te dwa składniki razem i to jest to, czas na jeszcze jedną warstwę. Biorę kolejne płatki i będę je kładł tym razem w przeciwną stronę, w której były na początku położone płatki, jeżeli dobrze wytłumaczyłem. To znaczy, że jeżeli najpierw położyliście płatki pionowo, to teraz poziomo, tak żeby dalej ta struktura lasagne była fajna i sztywna. Tutaj jak widzicie, to ja już robię trzecią i ostatnią warstwę, która jest ważna, żeby była bardzo mokra, bardzo nadziewana składnikami, dlatego jest dużo ragu. Posypuję parmezanem, który starłem wcześniej i polewam sporą ilością beszamelu. I nakładamy tyle tych składników tak, aby właśnie te górne makarony się nie spaliły, wręcz przeciwnie, wsiąkły te płyny i się ugotowały podczas pieczenia makaronu. Łyżką też wymieszam te składniki i rozprowadzam te sosy w każdym kąciku makaronu. Polewam jeszcze troszeczkę oliwy z oliwek, żeby się fajna skorupka zrobiła na zewnątrz. I daję teraz lasagne do piekarnika na 200 stopni na pół godziny, maksymalnie 40 minut. Po tym czasie wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na 15 minut, żeby po prostu się nie poparzyć podczas jedzenia tego dania. Jak już lasagne się ostudziła, no to czas ją pokroić i wiadomo, tutaj porcje są dowolne. Jak chcecie, to możecie po prostu nic nie kroić i zjeść całą sami. I bum, to są piękne lasagne tradycyjne z ragu alla bolognese. Przepyszne, bardzo soczyste, piękne warstwy się zrobiły, struktura się trzyma cała przy każdym krojeniu porcji albo niekrojeniu porcji.
Mam nadzieję, że przepis wam się podobał. Mam nadzieję, że go zrobicie w domu i mnie oznaczycie wszędzie, nawet na ścianach. Zostawcie lajka, skomentujcie tutaj pod spodem, jakie inne przepisy byście chcieli, abym zrobił. Subskrybujcie i do zapomniałem, jak się to mówi. I do zobaczenia do następnego wideo. Ciao!